Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy w sprawach prywatnych, co tu się dzieje u raczków w tym czasie. Okej, wow, tak, bardzo intensywnie wypadła z przytupem. Mamy runę Mannas, kochani, widać tutaj jakieś olśnienie, przebudzenie, zrozumienie. Z takiej szerszej perspektywy zobaczmy karty Tarota, które nam tutaj dopowiedzą do tego tematu, co jeszcze. Natomiast ja czuję, że to jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny czas dla raczków, bardzo ważny czas. Zobaczcie, mamy kartę Sprawiedliwości, która też mówi o zrozumieniu, o klarowności myślenia, postrzegania, poszukiwaniu równowagi właśnie intelektualnej, prawda? Przenikliwość myślenia, dosłownie coś takiego tutaj czuję. Dobra, co jeszcze dla raczków? O, rycerz mieczy, dokładnie, zobaczcie. Wszystkie energie, które mówią o klarowności myślenia, postrzegania. Oczywiście Mannas to też jest... bycie w grupie, bycie z kimś, bycie w relacji, bycie w związku, to jest człowiek a człowiek, prawda? I te wszystkie relacje, to jest moc i zrozumienie w relacji, w związku. Może staracie się kogoś zrozumieć, coś zrozumieć, może poszukujecie w tym czasie intensywnie jakichś wiadomości, informacji, może wychodzicie do kogoś, żeby o czymś porozmawiać, a może ktoś przychodzi do ciebie, żeby o czymś porozmawiać. W każdym razie ktoś tu szuka. Ktoś tu czegoś szuka. I mamy Pazia Buław, czyli jak najbardziej propozycje, oferty, zaproszenia. Mogą być też romantyczne, mogą być też oświadczenia tutaj, słuchajcie. Jak najbardziej. Ślub może być już nawet, aż tak czuję... tak głęboko jakby zaawansowana relacja. Mam takie poczucie, że już kiedyś to mówiłam u was na horoskopie, takie poszukiwanie po przebudzeniu. Masz takie jakby poczucie przebudzenia do czegoś, do jakiejś misji dosłownie, do jakiegoś działania. I czujesz, że to jest dobry czas, żeby to zrobić, żeby zadziałać, żeby sobie na to pozwolić, albo czekasz też na czyjeś działanie, czekasz na coś, czekasz na czyjś krok, żeby jakby wykonać później swój krok. No dobrze, ale póki co ja czuję, zobaczcie, ta karta się tylko odwróciła, że jest zatrzymanie, jest tu przyblokowanie jakby. Trzeba tu coś przewartościować. Może czekasz na kogoś, a ten ktoś czeka też na ciebie. Ja czuję, że tutaj trzeba by wykonać jakiś ruch. Trzeba by tu zadziałać. Trzeba by sobie pozwolić. Zobaczcie, co jest na spodzie. Jest stres, zastanawianie się, czemu tu nie ma nowego początku. Czemu tu się nic nie dzieje. Może to nie jest dla mnie, może ja nie jestem dla kogoś tutaj, tak czuję, prawda, że ktoś myśli. Tu jest, może ktoś ma dużo opcji, może ktoś tu w ogóle nie myśli o mnie. Czuję, że tu dużo jest takiego poczucia braku wartości albo bardzo niskiej wartości i postrzeganie z tej perspektywy. A ja czuję, że tutaj mogłoby być dużo fajnych rzeczy. Zobaczcie, 69. Moglibyście naprawdę... przeżyć dużo fajnych rzeczy razem, zobacz, nawet moglibyście być naprawdę szczęśliwi i razem, ale wy sobie na to nie pozwalacie, bo jakiś lęk, jakiś strach, jakaś krzywda, jakiś ból wcześniej wyrządzony wam sprawił, że teraz jesteście bardziej bierni w swoich działaniach. I to mówię do osób, które czują, że to rezonuje z nimi. Słoneczko, rusz się, pozwól sobie na to, żeby wykonać krok. Zrób coś, odezwij się, zaproś tą osobę gdzieś. Czy tu chodzi o romantyczne rzeczy, czy tu chodzi o cokolwiek? Zobaczcie.
Przestań stać i czekać, aż ten stateczek do ciebie przypłynie, bo może ten ktoś czeka po drugiej stronie i też czeka na ciebie. Ktoś tu musi się ruszyć. Ktoś tutaj musi wykonać pierwszy krok. Ja czuję, że tu dużo dobrego czeka was, jeżeli pozwolicie sobie na to. I oczywiście to ja mówię do osób, które czują, że to rezonuje, prawda? Pamiętajcie, czytanie ogólne. No dobra, ciekawy początek. O, wow, ale nam wystrzeliło. Zobaczcie, miej otwarty umysł, bo twoja osoba, twoja bratnia dusza może być zupełnie inna niż ty sobie wyobrażasz, niż masz oczekiwania na ten temat. Może chodzić o to, że tobie się wydaje na przykład, że ta osoba jest rezolutna i odważna, albo że wie, prawda? Może ta osoba nie wie, że ty masz tu jakieś zainteresowanie. Może ta osoba nie wie, że ty coś tutaj chcesz w kierunku, prawda? Może to ty nie wiesz, że ktoś patrzy na ciebie, ktoś by coś chciał, ktoś tu podziwia, ktoś tu się uśmiecha na twój widok, prawda? Może ty... Wow! Wow! Może ty tego nie wiesz, chciałam powiedzieć, ale mam ciary teraz, popatrzcie, co mi wypadło razem. Nowa miłość, nowa osoba, uczucia, emocje, poznawanie się razem. Ale jak wy się macie poznać, jak nie ma informacji, nie ma tego przekazu, hej, podobasz mi się, lubię cię, chodźmy na kawę razem. Tylko tyle, albo pogadajmy chwilę. Co ty na to? Co ty na mnie? Jak ty na mnie reagujesz? Sprawdź, jak ten ktoś na ciebie reaguje, po prostu... Aż mi się teraz gorąco zrobiło, kochani. Tego nie można przegapić tu. Oh my gosh, no przecież to jest coś wielkiego. Aż mi gorąco teraz. Ale energia. Ale energia. Wow. Zobaczcie. Motyl. Czyli relacja, która się zmienia, relacja, która wzrasta, relacja, która daje wzrost, która daje uzdrowienie, która jest naprawdę głęboka i daje bardzo dużo. I to jest dla ciebie, Raczku, możliwe, ale ty siedzisz i ty nic nie robisz, ty czekasz, aż się stanie. Przestań stać i wyglądać, czy ta łódeczka do ciebie podpłynie. Wskocz na swoją łódeczkę i podpłyń do tego kogoś, jakkolwiek. Cześć. Chociażby cokolwiek, ale chociaż nie pisz samego cześć, bo wtedy to mało kto się odzywa. Po prostu powiedz cześć, co ty na to? Chodźmy na kawę, zapraszam. Zapraszam. Czy na herbatę, czy tam wszystko jedno. Albo po prostu chodź, pogadajmy chwilę. Poznajcie się przez chwilę. Musisz zobaczyć, czy wy w ogóle pasujecie do siebie, czy to jest coś, no wow, prawda? Ale wiadomo, czytanie ogólne. Tak, jest tutaj, zobaczcie, ktoś się boi tutaj bardzo z różnych względów. Wydarzyły się różne rzeczy w przeszłości i teraz ktoś się boi, że zostanie odrzucony. Ktoś się boi, że zostanie odtrącony. Ktoś się boi, że będzie postrzegany jako napastliwy albo taki za bardzo zdeterminowany, prawda? W związku z tym ten ktoś zamiast coś zrobić stoi w miejscu, bo jest dużo lęku tutaj. Z tego, co było przedtem, z tego, co się wcześniej wydarzyło, to trzeba zmienić, kochani. Przestań się bać, bo ci przejdzie przed nosem coś niesamowitego, bo ta osoba, jeżeli ona jest tak niezwykła, jak ja tu czuję, i ty też to wiesz, że ta osoba jest wyjątkowa, ty to czujesz w sobie, myślisz, że ta osoba będzie długo jeszcze sama, jeżeli jest singlem w tym momencie, to pomyśl sobie, jaka radocha dla ciebie, jakie szczęście, że masz możliwość, ale jak ty będziesz dłużej tu czekać, to podpłynie inny stateczek do tej osoby i co? I ci przejdzie przed nosem, to zobacz. Cupid's arrow. Wszystko jest przygotowane dla ciebie, dla was, ale tu musi tu być działanie, a tu jest hesitation. Tu jest to takie zastanowienie, tu jest takie wahanie się, co ja mam zrobić, zrobić, nie zrobić. Jak podjeżdża autobus, to się zastanawiasz wsiąść, nie wsiąść. Jeżeli stoisz i zastanawiasz, to co robi autobus? Odjeżdża. Uważaj, żeby ci ten autobus nie odjechał. On nie będzie stał w nieskończoność i czekał tu na ciebie. Wow.
I to mówię do osób, które mają poczucie, że mają możliwość, mają szansę i mają poczucie, że to jest wartościowe i czujecie to w sobie, w serduszku, gdzieś w sobie. Ja nie mówię tu o jakichś przeszłościach, wracaczach, to jest new love, to jest coś nowego, to jest nowa osoba, nowa relacja. I ty wiesz, że to jest coś wielkiego, ale och, skąd tyle lęku, skąd tyle strachu? Przeszłości. Nie pozwól, żeby twoja przeszłość przeszkodziła ci w twojej pięknej przyszłości. Nie pozwól na to. Aha, zobaczcie. Mamy nowadays i tu widać właśnie to wyzwanie. Jest tu wyzwanie. Jest tu lęk, jest tu strach. Ale to wyzwanie, ono sprawi, że będziesz potem czuć większą siłę i moc, kiedy pójdziesz do przodu pomimo lęku. Załatwisz to, co masz załatwić, odezwiesz się tam, gdzie się masz odezwać. Nowadays jest potężną energią, która pomaga nam ruszyć z miejsca, jeżeli my nie mamy tej odwagi. Pomaga nam iść do przodu, pomaga nam przerywać jakieś blokady, opory wewnętrzne. Aczkolwiek nigdy to nie jest, to nie jest nic przyjemnego, kochani. Tutaj od razu mówię. Natomiast, czemu to się dzieje? Bo jest tu ta blokada właśnie, jest tu przyblokowanie, jest tu jakaś przeszkoda i ja czuję, że dla wielu raczków tą przeszkodą jesteś ty, a raczej ten twój lęk, ten lęk, ten strach, wątpliwości. To jest ta przeszkoda tutaj, która stoi na drodze. Tak. No dobra. No dobrze. No dobrze, dobra, sprawy. Teraz idziemy poza prywatnymi. Okej. Dwa miecze, ale 10 pentakli. Czuję tutaj gardło przyblokowane. Coś tutaj jest niewypowiedziane. Czakra gardła od razu krzyczy. Ktoś tutaj nie potrafi zawalczyć o swoje. Jeżeli chodzi o pracę, należy się tobie podwyżka. Takie masz poczucie. Ale nie mówisz nic na ten temat. Trzeba powiedzieć. To jest ogólnie tydzień dla was, kochani. Idę i mówię, o co mi chodzi. Dosłownie taki tytuł mogłabym dać. Idę i mówię, o co mi chodzi wyraźnie i klarownie. W sposób jasny i zrozumiały. Proszę o to, co mi się należy. Jeżeli nie otrzymuję tutaj tego, co mi się należy w moim postrzeganiu, wyruszam w dalszą drogę. Pozwalam sobie na to, żeby zmienić na przykład pracę i pójść w nowym kierunku, jeżeli to, co jest do tej pory, nie odpowiada mi. Ewidentnie tutaj zobaczcie, albo to wy opuszczacie życie czyjeś, może w sprawach prywatnych, albo zawodowych właśnie, opuszczacie jakieś miejsce, albo jakaś osoba może, zobaczcie, opuścić, to ja o tym mówię. Ty się przestań zastanawiać, jeżeli widzisz kogoś fantastycznego, tylko zadziałaj w końcu. Wóz albo przewóz, prawda? Ale w końcu będziesz wiedzieć, o co chodzi. W końcu się dowiesz. Zobaczcie. Triumf, jeżeli chodzi o wszystkie jakieś kłopoty, problemy, przeciwności, które tu się pokazują. Będzie triumf, będzie zwycięstwo, ale musisz działać. Musisz sobie pozwolić, żeby zadziałać. Zobaczcie, ktoś tutaj będzie szedł w nowym kierunku. Będzie chciał zmienić swoje życie. Ktoś tutaj będzie chciał założyć działalność, albo właśnie pójść w nowym kierunku zawodowym, stworzyć coś nowego, nowy projekt się może pokazuje. Ktoś tutaj może jakieś inwestycje chce założyć, w coś zainwestować więcej pieniędzy, ale wtedy uważaj, bo to nie są dobre tutaj energie wokół tego, nie są one przyjazne. Dwójka mieczy pokazuje, że czegoś nie widzisz, coś jest przed tobą przyblokowane. Nie widzisz tego, bo tak jakby ktoś ci tu jak to powiedzieć, przymydlił dosłownie oczy. Uważaj na jakieś inwestycje z kimś, kogo nie znasz za bardzo, bo ten ktoś może zniknąć z całą twoją inwestycją. Dowiedz się, dopytaj. To musi być wszystko jasne, klarowne. Czarne na białym, nie ma tu sentymentów, to masz mieć wszystko wyjaśnione. Zobacz,
Pojawia się jakaś karma. Co zasiejesz, to zbierzesz. I teraz, żeby zebrać dobre, prawda? Tutaj skup się na tym. Tu musi być wysoka koncentracja. Ta dwójeczka mieczy, ona jest tutaj bardzo niepokojąca w tym zestawie, kochani. Bo jest to rozczarowanie. Jest to rozczarowanie, które wynika bezpośrednio z niezauważenia czegoś, co było, czy jest istotnym. Względem jakichś pieniędzy, jakiejś właśnie może inwestycji. Wsłuchaj się tutaj w siebie, w swoje instynkty wewnętrzne. Pozwól sobie, żeby zauważyć tutaj wszystko, co jest ważne w tym obszarze, w tym temacie. Uważaj też, żeby, jeżeli uważasz, że tobie się należy to jakaś podwyżka, na przykład wróćmy do tego tematu. Jeżeli uważasz, że masz większe kwalifikacje i tutaj ktoś nie potrafi wystarczająco wycenić jakby i zapłacić tobie za twoją pracę, za twój wkład, wówczas nie pozwalaj sobie na to zwątpienie, czy ja mam coś z tym zrobić, bo jest jakiś opór wokół. Wiadomo, że będzie opór. Jeżeli masz duże predyspozycje, kwalifikacje, a pracujesz za mniej, no to ten ktoś tylko łapska zaciera tutaj, prawda, z chciwości i będzie robić wszystko, żeby cię zatrzymać, włącznie z wchodzeniem na jakieś tutaj, jakby ktoś ci tu na ambicje wchodził albo emocjonalnie gdzieś tutaj jakieś wymuszenia próbował robić, bo tutaj czuć taki przymus i taki opór z zewnątrz przychodzący i to jest dla ciebie ogromne wyzwanie jako emocjonalnego znaku, żeby jakby pójść dalej, prawda, i zawalczyć o swoje marzenia pomimo tutaj tego, co tutaj ktoś wyczynia, żeby cię zatrzymać. Czekajcie, bo zauważyłam, że prawdy ukrytej nam nie wyjęłam. Już wyjmuję. Pierwsza wiadomość. Ktoś mówi, że czasem nie śpi, myśląc o tobie. I ktoś mówi, ma nadzieję, że wybaczysz tej osobie pewnego dnia. Dobrze, zobaczmy, co tu jeszcze są za informacje. Tak, sprawiedliwość, rycerz mieczy i paść buław pokazuje, że możesz oczekiwać dobrych zakończeń sytuacji związanych z jakimiś prawnymi kwestiami związanymi z prywatnymi sprawami, więc mogą to być jakieś rodzinne sprawy, jakieś rozwodowe kwestie, jakieś kwestie podziału majątku na przykład. Natomiast czuję, że możesz czuć opór właśnie tutaj wewnętrzny albo zewnętrzny. Możesz mieć wątpliwości, czy po to sięgać. Jak najbardziej tutaj jest pokazane, że jeżeli czujesz, że ci się należy, to tak. Jak najbardziej tak. Bardzo ciekawy tydzień, powiem wam, kochani. Jeżeli masz takie... jak powiedzieć, jeżeli czasem masz ochotę kupić jakąś zdrabkę albo puścić jakiegoś losa, to ja czuję, że w tym czasie możesz spróbować swoich sił, bo tutaj jakieś dodatkowe pieniążki mogą tobie wpaść. Ja czuję, że się tego nie spodziewasz w tym momencie, ale to się może po prostu wydarzyć. Natomiast potrzeba tutaj twojego działania. Bo jeżeli powiesz, a nie, ja to tam nigdy nie wygrywam, prawda? Zresztą jeżeli pójdziesz z takim podejściem, to też nie ma sensu. Chodzi o to, żeby dać sobie możliwość zagrać w coś, ale jednocześnie z tym otwartym umysłem, zobaczcie, a nuż widelec mi się uda i tu wpadną jakieś dukaciki do słoiczka, prawda? Czuję, że możesz w tym czasie otrzymać jakieś pieniążki z jakiegoś źródła właśnie innego niż praca. Więc może warto spróbować, prawda? Tak, dla jakichś osób tutaj jest na pewno jakaś sprawa sądowa, która może dłużej trwa już. Może chodzić o jakieś dziedziczenie, może chodzić tutaj o przekazywanie majątku, może chodzić tu o jakieś takie sprawy właśnie majątkowe, finansowe,
kiedy jakieś uzgodnienia są potrzebne pomiędzy osobami, które się znają, może to być rodzina, właśnie małżeństwo, czy w trakcie rozwodu, czy rodzeństwo, no przeróżne takie tu sytuacje czuję. Uważaj, żeby nie popaść tutaj właśnie w taką energię, a dobra, odpuszczam, prawda? Bo ktoś tutaj znowu naciska, bo ktoś tutaj jakieś wymuszenia robi. Znowu czuję, żeby ci powiedzieć, jeżeli czujesz, że ci się należy, działaj. I więcej tutaj potrzeba obiektywizmu, jakby. Nie bierz tego wszystkiego tak osobiście. Ktoś tutaj, ja czuję, że wykorzystuje twoją emocjonalność, żeby coś zdobyć dla siebie więcej. Także zwróć na to też uwagę, żeby nie unikać pewnych kwestii tylko dlatego, że ktoś próbuje cię zakrzyczeć, prawda? Czy gdzieś wymusić jakąś siłą na tobie coś konkretnego. Może tu chodzić o sprawy też zawodowe, gdzieś w pracy. Nie pozwalaj po prostu na to, żeby ci ktoś tutaj na głowę wchodził, prawda? Bo ma jakieś chcenia. Bardzo ciekawy tydzień, powiem wam. Intensywny na pewno. Tu mamy 10-20, to też jest takie znaczne dla mnie. I tu też jest jeszcze 10. Czyli mamy 10-10-20, mamy 11. Tak, te wibracje, słuchajcie, są ważne. I ja czuję, że masz możliwość, Raczku, tutaj wprowadzić jakby do swojego życia więcej szczęścia, optymizmu, radości, ale musisz się otworzyć na to. Działaj, bo ta trójeczka była w to, jest jakby tak Universe krzyczał: przestań czekać, zacznij działać, przestań się zastanawiać, zacznij działać. Jesteś już osobą gotową, żeby zadziałać właśnie. Zrób coś. Pozwól sobie na akcję. Dokładnie. Nawet jeżeli będziesz czuć po drodze opór, bo ja czuję, że tu może być opór. Po drodze. To może być wyzwanie dla ciebie, ale jednocześnie, jak włożysz w to wystarczająco siły, zaangażowania, energii, jak pokażesz, że to jest dla ciebie super ważne, albo jak sobie pokażesz, że to jest dla ciebie super ważne, wtedy dasz radę, dotrzesz tam, gdzie pragniesz. Dokładnie. Dobra, kochani, fajny czas. Zobaczmy jeszcze mini, wybierz kartę dla raczków. 1, 2, 3, jedyneczka. Tutaj mamy odpuść przeszłość. Numer dwa, mamy nie uważaj, zastanów się, czy to jest dla ciebie dobry kierunek, dlaczego idziesz w tą stronę, czy to jest na pewno dla ciebie dobre, bo masz czerwone światło. Zobacz, przemyśl, zastanów się. Są lepsze rzeczy dla ciebie, zdecydowanie. I trójka, niewłaściwy czas. Tu coś trzeba by jeszcze zadziałać. Ale nie do końca w tym temacie, o który pytasz. Coś tu jest niezamknięte, coś tu jest niedokończone, dlatego jakby nie może się zrealizować coś, o co pytasz. Tak czuję. Oczywiście, jeżeli byście chcieli, kochani, jak zawsze mówię, indywidualne czytanie, napisz na maila, prześlę ci ofertę, możemy się spotkać i wtedy zrobimy sesję indywidualną w twojej indywidualnej sprawie. Dobrze, kochani, utulam mocno, życzę nam dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa, pa.